Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2006. Standardowo zapraszam do zostawienia subika i do zostawienia łapeczki w górę. No i zaczniemy sobie od treningu oczywiście. Pójdę w sobie... technikę lotu. Pójdę sobie. Właśnie w ogóle jeszcze nie było na skoczni dłużej treningu, więc sobie zrobimy na dłużej. W technikę lotu. Dwa skoki. No dobra, damy sobie dwa skoki. I okej. Sponsorów mamy, kalendarz sobie zobaczmy, bo w tym odcinku koniec sezonu w ogóle. Kłopioka 90. Zaczynamy turniej fiński. Jeszcze sobie zobaczmy może statystyki. Jak tam w pucharze juniorów drugie miejsce i w pucharze fińskim pierwsze miejsce. No, ale puchar juniorów, no. Nie wiem, czy damy radę nadrobić. Raczej będzie ciężko. No i dobra, lecimy z zawodami. Kłopio K90, pierwszy skok. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry. Na ostatni konkurs w turnieju fińskim. Chociaż uczestnikom tego konkursu wiele jeszcze brakuje do zawodowych skoczków, to jednak spodziewamy się wielkich emocji. Oczywiście, że się spodziewamy. Kwalifikacje. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. Na razie niewiele o nim wiemy. Dopiero rozpoczyna karierę na szczeblu juniorskim. Ta, niewiele o mnie wiecie, kurczę. Ja już się nie dam oszukać. Mocno wyszedł z progu. Dobrze, może być. Proszę mnie tu nie hejtować za telemark, tu były kwalifikacje. Proszę państwa, popatrzmy. Przed państwem. Piąte miejsce, całkiem dobre miejsce. Zdecydował się skoczek, którego właśnie widzimy. Odepchnięcie od belki mogłoby być lepsze. Stabilna sylwetka na najeździe. Oj, spóźnione wyjście z progu. Nie wiem, dlaczego on powiedział, że znakomicie. Był to skok na bardzo dużą odległość. No nie wiem, będzie dziesiątka? Czy będzie dziesiątka, to nie był za dobry skok, tak szczerze mówiąc. Co? Państwo wyniki pierwszej serii. Drugie miejsce, czyli to był lepszy skok niż myślałem. O kurczę, ale się odepchnąłem. Odepchnąłem się tak, jakbym miał rękę złamaną co najmniej. No może być. I może być, ładne lądowanie. I 69 metrów. Czy to przypadek? Ci, co znają klątwę tutaj tej liczby, to wiedzą. Obejrzyjmy. Które będzie miejsce za tą odległość? Drugie, może być. Przed państwem końcowa tabela całego turnieju fińskiego. I turniej fiński kończy na pierwszym miejscu. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Zadowolony jestem z tych zawodów. Były one dobre, dostałem pieniążki, dostałem 2000. O kurczę, i ja sobie pójdę tutaj w technikę lotu. Będziemy musieli sobie pójść w treningu trochę w najazd, tutaj w prędkość najazdu. Forma średnia, ale myślę, że już w tym sezonie nie będę szedł w formę. W następnym już sobie pójdę. Chyba. Dobrze, także trening. Dwa skoki, niech będzie na dłużej. W prędkość najazdu. No i spoko, te statystyki idą w górę. Lecimy z kolejnymi zawodami. Puchar juniorów, Lillehammer K90. Dzisiaj czeka na fanów sportów zimowych prawdziwa gratka. Zawody Pucharu Juniorów w skokach narciarskich. Jeśli zawodnicy będą skakać tak ładna daleko, skocznia. Na oficjalnym treningu wczoraj. Ratrak nawet tam widzę stoi. Dobra, państwa, lecimy. Kwalifikacje. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Czy to będzie dobry skok kwalifikacyjny? No, nie może być zły, bo musimy się zakwalifikować. O, bardzo ładny. Tym skokiem osiągnął dobrą odległość. 70,5 metra mogło być dalej, ale bardzo ładnie, stylowo. Pierwsze miejsce w kwalifikacjach. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. O, perfekcyjne odepchnięcie od belki. Troszkę za wcześnie niestety. Ale lądowanie ładne. 68,5. Na pewno nie był to krótki skok. Czy wskoczy na pierwsze miejsce tutaj po pierwszej serii? Tak jest, i to z dość sporą przewagą nawet. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. To teraz nic nie zepsuć i będzie pierwsze miejsce w takim razie. Dobrze wyszedł z progu. Ajajaj.
nic nie zepsuć, a tutaj zepsułem lądowanie, odległość też słaba, o nie. Dobrze, miałem trochę przewagi z pierwszej serii, ale nie wiem. 11 miejsce, dopiero 11 miejsce, kurczę, musiałem to zepsuć. No szkoda, szkoda wam powiem. Pójdziemy sobie technikę lotu dalej. Albo w siłę. Dobra, błyskoczek. Co? Na małej i średniej? No dobra, to na małej chcę. Pójdziemy sobie w siłę wybicia, dwa skoki. Albo zrobimy sobie, o, cztery skoki będzie. Natrenujemy się tutaj więcej. W nowym sezonie sobie pójdziemy do sklepu elegancko. Dobra, lecimy. Karachówka 125. Witamy i zapraszamy na kolejne. Zobaczmy sobie kawałek wizualizacji tej skoczni. Sezon już w pełni. Oczekujemy od skoczków wysokiej formy, aby dzisiaj pokazali pełnię swoich możliwości. Ale pada śnieg. Czas na naprawdę pierwszego... na ciężkie warunki. Na skok zawodnika. Może być odepchnięcie od belki. Dobre wyjście z progu. Ładny to będzie chyba skok. No i bardzo ładny skok. I to skok o przyzwoitej długości. 97 metrów, no ja myślę, że na pierwsze miejsce. Co? Gdzie? Czemu tak słabo? Dobra. Teraz swój skok odda następny zawodnik. To znaczy, że tu też dobrze skaczą inni. Zmieniłem sobie czułość myszki na szybko. Potrzebuje troszkę większej, mi się wydaje. Znakomicie się wybił. Ładnie. Jest ta wysokość i jest. Ładny skok. 106 metrów. Znakomitą odległość. Także dużo lepiej niż w tych kwalifikacjach. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. No dobra, zobaczmy sobie ten skok. Niech będzie. Ładna, stabilna sylwetka w locie. Okej. Okay. Piąte miejsce, wysoki poziom w tych zawodach. Następny skoczek. Może być odepchnięcie od belki. I druga seria. Czy będzie dobry skok? Może być. Wyjście z progu jest wysoko. Jest telemark. 110,5 metra. Bardzo dobry skok. Cieszy się Bart Igry. No. Które to będzie miejsce? Ciekawe, czy na podium będzie. O kurczę. Z wynikami dzisiejszych. Wygrałem nawet. A oto zdobywcy medali. Bardzo dobra forma, cały czas. Jak tam kalendarz? Ostatnie zawody, proszę państwa. Zakopane K120. Oczywiście przed tym sobie zrobimy trening. Technikę lotu. Na skoczni średniej. Dwa skoki wystarczą. Dobra. Zatwierdź. Zapisujemy gierkę i ostatnie zawody w tym sezonie. Mam nadzieję, że tu w Zakopanem mi dobrze pójdzie. Zobaczmy sobie kawałek skoczni. Dokładnie, puchar wszedł w decydującą fazę i dziś poznamy jego zwycięzcę. Możemy się spodziewać wielkich emocji towarzyszących ostatecznej walce o złoty medal. No Zakopane jest tutaj dość ładnie odwzorowane, mi się wydaje. Będzie miał miejsce na najbardziej znanej polskiej skoczni, na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Wielka Krokiew. Jest dobrze osłonięta od wiatru i dlatego świetnie się na niej skacze. Wielka Krokiew ma punkt konstrukcyjny K120. Ale mają długie te wypowiedzi. Dla niektórych, a wrogiem dla innych może być dzisiaj wiatr, bowiem wieje bardzo mocno. Wczoraj padał śnieg. Straszne długie wypowiedzi mają. Nie będę tego słuchał tyle. Dobra, kwalifikacje. Polska publiczność na mnie liczy. Perfekcyjne odepchnięcie od belki, ale tutaj problemy. Jejku, ale szybko tu się zaczyna próg. Ajajaj, bardzo daleki skok, ale... Szkoda, bo to był daleki skok. No, 103 metry, ale lądowanie, no, słabe. Strasznie szybko tu się... trzeba wybić. Na powtórkę. Widzimy zawodnika, czekaj. Ale czwarte miejsce, ładnie. Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Dobra, pierwsza seria. Na konferencji zapowiedział walkę o medal. Odepchnięcie od belki troszkę zepsute. Stabilna...
Pozycja na najeździe, może być wybicie troszkę tutaj problemów po wyjściu z progu, ale trzyma tą sylwetkę w locie, jejku, ależ to było szalone. Szkoda, bo to był daleki skok. 117 metrów. To był bardzo daleki skok, szkoda, że nie udało mi się wylądować telemarkiem, ale już za szybko tutaj się zbliżał do ziemi. Ależ to był skok. Aj, mogłem powtórkę zobaczyć. Oto tabela z rezultatami pierwszej serii konkursu. Spójrzcie, z jaką przewagą ogromną. 30 najlepszych skoczków. No, dobra. I seria finałowa. Nie wiem, czy będę w stanie skoczyć tu jeszcze dalej. Zobaczymy. Znowu stabilna sylwetka. Świetne wyjście z progu, bez problemów, jest wysoko, proszę Państwa, ależ będzie daleki skok, no niestety, znowu lądowanie na dwie nogi. Ale 120 metrów, ależ daleki skok. Czyli jednak jeszcze udało się skoczyć dalej, zobaczmy sobie powtóreczkę tego skoku. Naprawdę był świetny. No, dawać mi tu powtórkę. Aha, myślę. Dobra, musiałem kliknąć, mój fail. Zobaczmy ten skok. A jeszcze mógł być trochę dalszy, bo w drugiej fazie troszkę mnie rozchwiało. Ale piękny skok, dobra. Pierwsze miejsce. A oto zdobywcy medali. I uwaga, Puchar Juniorów Generalka. A teraz widzą Państwo końcową tabelę Pucharu Juniorów. No, drugie miejsce, wyprzedził mnie tutaj gościu. No i to dość sporo. No nie dałem rady, ale drugie miejsce to jest bardzo dobre miejsce. Także 1000 dostałem, 3800 za to drugie miejsce. No i my sobie pójdziemy w technikę lotu tutaj. Skończyła się umowa z twoim sponsorem. No teraz to już sponsora nie potrzebuję. Zapisz grę. I uwaga widzowie, dajemy koniec sezonu i się dostaniemy chyba do jakiejś kadry lepszej. Tak mi się już wydaje. Dobra, koniec sezonu. Gratulacje, zająłeś miejsce w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej Pucharu Juniorów. Od przyszłego sezonu będziesz startował w Pucharze Kontynentalnym. Elegancko nasz zawodnik się będzie rozwijał. Zapisujemy sobie grę. No i okej, wystarczy na ten odcinek. Żegnam się z wami. Zostawcie subika, zostawcie apeczkę w górę. Do zobaczenia tu z zawodnikiem i do usłyszenia.